Cześć kochani, witajcie na kanale Poziomka. Wiem, że uwielbiacie zabawy ciastoliną Play-Doh, więc dzisiaj kolejny zestaw do przetestowania. Tym razem przenosimy się do pizzerii. O rany, kto z Was uwielbia jeść pizzę, niech od razu stawi kciuka do góry. Na dole w komentarzu napiszcie, jaką pizzę lubicie jeść najbardziej, a ja pokazuję Wam, jak będzie wyglądać pizzeria. I tak oto prezentuje się, moja pizzeria z prawdziwym piecem do wypiekania pizzy, z różnymi dodatkami na pizzę, ze specjalną maszyną, dzięki której będę mogła posypać pizzę serem. Mam również specjalną blachę, tutaj jeszcze formę, no i tubki z ciastoliną Play-Doh w kolorze brązowym, białym, zielonym oraz czerwonym. Z tego wszystkiego zaraz wyczarujemy przepyszną pizzę. Najważniejsza rzecz w pizzy, chociaż jedna z dwóch chyba, to jest ciasto, no i oczywiście sos pomidorowy. Aby zrobić pizzę, potrzebujemy taką jasno-brązową ciastolinę. Dzięki temu będziemy mieli idealny kształt, no i idealny kolor pizzy. Zobaczcie, jak sobie z tym poradzić. Po prostu zagniatamy ciastolinę, najlepiej jest zrobić taką dosyć prostą kuleczkę i później kładziemy to na tej naszej formie. Nie zagniatamy tego zbyt mocno, tak musi być. I pizza oczywiście ląduje w piecu. Kochani, jeszcze troszeczkę zgniotę, żeby się zmieściła. Ląduje w piecu, na samym tam końcu. Tutaj mam specjalną wajchę, przyciskam to całej siły, aż do samego końca, w ten sposób i czekamy chwilę. 5, 4, 3, 2, 1, pizza powinna być gotowa. Podnosimy, wysuwamy. O, patrzcie tylko na to! Mówiłam, pizza jest idealna. Super wypieczona, ma super kształt, no i oczywiście ma te takie charakterystyczne brzegi. Pod spodem czuję, że troszeczkę ciastoliny tutaj wystaje. Możemy sobie ściągnąć ten nadmiar, żeby on nam się nigdzie nie przyczepił. No i teraz chyba potrzebujemy sera. Na początek, tak jak Wam mówiłam, musimy użyć tę maszynę tutaj. Zobaczcie, ile tam w środku jest miejsca. I możemy użyć albo białej ciastoliny, albo żółtej. Ja użyję białej. Będzie to ser mozzarella. Mój ulubiony na pizzę. Zobaczcie, nie trzeba go tak naprawdę dużo, wystarczy odrobina ciastoliny. Wkładamy to do środka. Z powrotem nakładamy tę końcówkę na dół. Zakręcamy i wszystko jest dobrze. Teraz będziemy tym pokręcać, obracać, a na dole będzie wypadać ser. Tutaj mamy podkładkę. Wyciągamy naszą pizzę ostrożnie i przekładamy tu. No i teraz słuchajcie kochani, uwaga, uwaga, przygotujcie się. Bo ser, wypada, zobaczcie na to. Mówiłam, co prawda troszeczkę spada na boki, ale kręcę do samego końca, aby pozbyć się całej ciastoliny, chyba już. Teraz możemy tutaj ładnie rozłożyć ten ser, aby był równo rozpuszczony, w ten sposób. Ściągamy naszą blaszkę, możemy z powrotem pizzę przełożyć tutaj, bo będzie nam łatwiej pracować i robimy dodatki. Korzystamy oczywiście tutaj z tych wszystkich dodatków i sięgnęłam najpierw po czerwoną ciastolinę Play-Doh i zrobimy sobie pomidorki. Takie malutkie pomidorki sherry, to się nazywa. O, zobaczcie, takie malutkie kuleczki. Zrobię może trzy takie. Ta pizza nie jest taka duża, więc trzy takie pomidorki w zupełności wystarczą. Odkładam na bok. Możemy teraz zmienić kolor ciastoliny, na przykład na zielony. I z zielonej zrobimy, spójrzmy, co my tutaj mamy. Oprócz pomidorów jest brokuł. Czy ktoś lubi brokuła na pizzy? Wiem, że są tacy ludzie, wiem, że są takie kombinacje pizzy, ale ja zrobię coś innego. Oliwki. Ja uwielbiam oliwki na pizzy. Co prawda bardziej wolę te
czarne oliwki. No, ale zielone też są spoko. Zobaczcie, jak one śmiesznie wyglądają. Są to takie po prostu trzy kółeczka ze sobą złączone. Może zróbmy jeszcze jedną porcję. I znowu ostrożnie wyciągamy. I mamy kolejne trzy kółeczka oliwek. I możemy jeszcze z brązowej ciastoliny zrobić pieczarki. Również jest bardzo popularna pizza z pieczarkami. Wiele osób ją lubi. I mamy, zobaczcie, zrobione takie małe brązowe grzybki. W zasadzie na razie jest tylko jeden. Teraz zrobimy jeszcze jednego. Jest kolejna pieczarka. Odkładam ciastolinę, która mi została. I sięgam teraz po moją pizzę. Póki co jest ok, ale słuchajcie, czemu nic mi nie mówicie? Szkoda, że nie możecie mi napisać na żywo. Przecież ja zapomniałam o sosie pomidorowym. Bierzemy odrobinę czerwonej ciastoliny i teraz uwaga, uwaga! Odrobina czarów, no i sos już jest pod serem. Zobaczcie, jak to szybko i sprawnie zrobiłam. Układamy teraz dodatki. Pieczarki, pomidorki, no i te zielone oliwki. No i moi kochani, dajcie mi znać, co sądzicie o tej pizzy. Moim zdaniem wygląda obłędnie, pysznie. Sama bym się skusiła na taką pizzę. Brakuje mi jeszcze tylko jednej rzeczy, czyli oregano. Ja uwielbiam, gdy na pizzy jest dużo przypraw, więc zrobię sobie takie malutkie, malutkie kuleczki z zielonej ciastoliny. Dosłownie maluteńkie. I będę je teraz układać tutaj na pizzy. Zobaczcie, takie małe kropeczki. Troszeczkę wygląda jak groszek, ale to jest przyprawa. Oregano, może być też bazylia. Jak tam wolicie. No i moja pierwsza autorska pizza z ciastoliny Play-Doh jest już zrobiona. Mam nadzieję, że ta pizza by Wam posmakowała. A teraz Wam pokażę, jak szybciutko możemy ją kompletnie zmienić. No zobaczcie, ściągamy tylko dodatki, bo pizzę z serem i z sosem możemy zostawić. No i znowu została nam margarita, chociaż taka pizza też jest bardzo dobra. I zrobimy zupełnie inne dodatki. Zrobimy pizzę na przykład z jakimś mięsem, tylko że mięsko zrobimy w takim czerwono-brązowym kolorze. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Bierzemy odrobinę dwóch kolorów. No i zobaczcie, mieszamy w ten sposób. I teraz zrobimy z tego klopsiki. To jest chyba ta forma do jakiegoś mięsa. Bardzo lubię pizzę z mięsem, jest przepyszna, na przykład z szyneczką. Zobaczcie, o coś takiego mi chodziło. Zobaczymy, czy jeszcze drugie mi starczy. Chyba tak. Jest wyciągnięte. Cóż my tutaj jeszcze mamy? Ostrą papryczkę! Ale my nie zrobimy czerwonej papryczki chili, tylko zrobimy zieloną papryczkę. Może będzie nieco mniej ostra. Jeszcze jedno. O, słuchajcie, tak mocno przygniatam to paluszkiem, że forma wychodzi idealnie od razu. Wy, jeżeli bawicie się tym zestawem, oczywiście możecie stworzyć własną pizzę, jaką Wy lubicie. Może lubicie pizzę hawajską? Wiem, że są tacy, którzy ją uwielbiają, jak ja, albo tacy, którzy jej nienawidzą. I może jeszcze z czerwonego koloru zrobimy... co by tutaj zrobić? Co my tutaj mamy? Może tego jednego takiego pomidorka na samym środku pizzy będzie położone. I wyciągamy. Pizzę mamy już gotową, bo jak pamiętacie, to jest ta pizza z poprzedniego przepisu. Teraz dokładam tylko klopsiki. Mam jeszcze tego jednego pomidorka. I ostrą paprykę, tylko że zieloną. Może to będzie ta jalapeno, tak to się mówi. I mamy piekielnie ostrą pizzę zrobioną. Pamiętacie, pierwszy przepis to była łagodna pizza, teraz mamy pikantną.
Ciekawe, na którą wy byście się skusili. Wykonałam dzisiaj dobrą robotę w mojej pizzerii. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Dajcie mi znać na dole w komentarzu, jaką pizzę lubicie jeść najbardziej. I słyszymy się już jutro w zupełnie nowym odcinku z ciastoliną Play-Doh. Do usłyszenia! Pa, pa!